przede wszystkim takie, że myślę, że ten projekt wniósł dużo nowości i aktywności do życia osób, które brały udział w tym projekcie. Z tego względu, że jakby była to szansa też na nabycie nowych umiejętności, które w przyszłości, bądź już teraz na pewno, pozwalają inaczej funkcjonować. Nie ukrywam, że jednak osoby niepełnosprawne, które mieszkają na wsiach czy w małych miasteczkach, tych barier mają do pokonania o wiele więcej niż osoby w dużych miastach. No właśnie z zakresu braku dostępu do edukacji, braku dostępu do kultury, do rozrywki, do normalnego życia społecznego. I związane jest to naprawdę z wieloma barierami, nie tylko architektonicznymi, których jest bardzo dużo, ale też takimi mentalnymi, związanymi z nadal jednak z wizerunkiem osób niepełnosprawnych. Fundacja od dawna realizuje różnego rodzaju działania związane z wsparciem osób niepełnosprawnych na wsiach. Właśnie dzięki takim projektom jak e-centra, dzięki którym stworzyliśmy ponad 400 centrów dostępu na przykład do internetu, do możliwości szkoleń e-learningowych w celu podwyższania kwalifikacji osób niepełnosprawnych. No i tak naprawdę myślę, że dzięki temu też realny mamy wpływ na to, że osoby niepełnosprawne na wsiach zdobywają coraz więcej różnych umiejętności, doświadczeń, które no, mogą wykorzystać później w kierunku własnego miejsca na rynku pracy.